15-0, już rozpoczął się mecz Marty Leśniak z Michałem Sekułą. Bez Tedy Seta. Jeden i drugi zawodnik. Michał Sekuła, jak mówili o nim tutaj sympatycy tenisa ziemnego, jest ten system gier, czyli do 4 gier skończone mecze bez przewag jest stworzony pod niego, dlatego że Michał Sekuła ma problemy z kondycją, z długimi meczami, na których po prostu nie wytrzymuje już fizycznie. A tutaj tylko 2 sety do rozegrania, ewentualny super tiebreak. No a Marta Leśniak ma troszkę mniej szczęścia, bo miała mniej przerwy na odpoczynek po swoim półfinale. Ale doświadczona zawodniczka, nie przeszkadzało jej to. Zrozumiała, że za chwilę zachodzi słońce i postanowiła zawalczyć. Mecz toczy się o 1000 zł, przypomnijmy. Taka nagroda za zwycięstwo w każdym turnieju eliminacyjnym Polskiej Ligi Tenisa 2019. Sekuła teraz dobrze wszedł w kord, ale pięknie Marta Leśniak znalazła miejsce. Naprawdę niezwykle piękne zagranie. Proszę spojrzeć na powtórce, jak to wyglądało. Tutaj piękny forehand po linii. Oj, teraz szczęście po stronie zawodnika z Nowej Słupi, to jest wieś w województwie świętokrzyskim. Michał powiedział, że mieszkańcy tej wsi znaleźliby się, wszyscy zmieściliby się na trybunach tutaj obiektu GEM we Wrocławiu. Trybuna, jak Państwo widzą, pusta, to dlatego, że wszystkie mecze się pokończyły, zawodnicy rozjeżdżali się do swoich domów. Z Wrocławia było tylko 11 zawodników. Kibice siedzą na trybunie, która jest pod nami, na swojej nie widzieli z drugiej kamery. No i teraz Leśniak wyrzuciła piłkę w aut. 1-0, 2 sekuły. Prowadzi były zawodnik, trener tenisa z województwa świętokrzyskiego. Dużo więcej siły na pewno ma, ale coś mi się wydaje, że jeśli chodzi o wzrost, no to tutaj chyba nawet mamy być może delikatną przewagę Marty Leśniak. Sekła i serwuje Leśniak. Oj, błąd. Akurat w tym miejscu, gdzie siatka jest wyżej zawieszona, wylądowała piłka. Net, drugi serwis, pierwszy serwis. Znowu Marta chyba nie wytrzymuje sił tych uderzeń. Ciężko jest. Mówi tutaj Michał, że ciężko jest mu oddychać. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzebna żadna pomoc pogotowia ratunkowego. O, teraz pięknie Michał odwdzięczył się Marcie tym, co ona uczyniła w pierwszym gemie. Bo ona wówczas poli forehandowo zmieściła piłkę, a tutaj backhand. Sekuły teraz dobrze, Leśniak będzie miała piłkę na smecza, nie zrobiła to z połowy kortu, no i pewny punkt, pewne zagranie Marty. Wyrzucona teraz Marta, ale dobiega do tych piłek, będzie smecz kończący Sekuły. Zdobył przewagę w tej wymianie bez problemu, ale widać, że faktycznie ma już problemy ze złapaniem tlenu. No, na pewno są podmęczeni, bo
3 mecze już rozegrali dzisiaj, wczoraj również 3, to jest łącznie 7 meczów. Za jednego i drugiego uczestnika tego finału. Teraz wyrzuciła Marta Leśniak w aut. Niesamowitej siły używa w tych uderzeniach Sekua, który może na pierwszy rzut oka nie wygląda na tenisistę. Ale ma ogromną siłę w ręce. Teraz as serwisowy, tak? Czy nie? Net. Sekua bardziej pasuje na judokę. Ale on był faworytem tego turnieju, zdaniem naszych sponsorów. Między innymi Łukasza Puka z Pacyfika, który ogląda te zmagania w Egipcie, przebywając na urlopie w Hurgadzie. Drugi serwis. No i 3-0. Na razie bezradna Leśniak. Ale to wszystko się może zmienić. Sekule zresztą Dominika Szczotka ugrała 3 gemy w meczu półfinałowym, więc to jest zawodnik jak najbardziej do ogrania. Mimo historii jego występów, jego udziałów w turniejach BZT przed wieloma latami, to jednak jakości gry nie stracił. Aut, 15-0 za Leśniak. Coraz ciemniej nad Wrocławiem, ale mecz uda się dokończyć. Oczywiście tu są korty oświetlone, ale ten akurat centralny nie posiada świateł. Najwyżej po prostu zmienimy kort na drugą część tego meczu, ale mamy nadzieję, że uda nam się go rozegrać na tym. Bardzo szybki, błyskawiczny retur Sekuły, ale teraz Marta Leśniak będzie miała piłkę na półkorcie i zrobiła to pięknie, po prostej. 40-0. Ale każda piłka wygrana przez Martę jest oczywiście okraszona dużym wysiłkiem. Ale trzyma serwis dobrze i wprawdzie już została raz przełamana, ale dobrze to prognozuje na przyszłość. Teraz znakomicie wcisnęła tą piłkę po krosie do bocznej linii. 3-1. Sekuła podaje. Nie mam takich statystyk, czy Sekuła został przełamany w naszym turnieju. Na pewno nie stracił seta. Zaraz któryś z tych zawodników straci seta. Kto to będzie, to zobaczymy. 3-1 Sekuła. Kolejny dropshot, który spoczął na siatce. Dużo właśnie, jeżeli Marta Leśniak przegrywa, to właśnie przez te uderzenia, które czasami przynoszą korzyść, ale kolejny raz dzisiaj już widzimy, jak piłka nie przechodzi przez siatkę, ale bardzo nisko gra Sekuła. Leśniak tradycyjnie. Oj, piłka w korcie. Tradycyjnie po linii chciała z tego forehandu. A tutaj dobrym stobolejem zaprezentował się Sekuła. Zobaczmy na powtórkę. Piłka wylądowała tuż przed linią.
aut przy pierwszym serwisie. Z płaską uderzona ta piłka. I aut. A tymczasem Maksymilian Marek Theodor Kłęk, który cały dzień komentował dla państwa i wczoraj, i dzisiaj zmagania, wrócił do stanowiska komentatorskie. Za chwileczkę pewnie oddam mu głos. Dobrze, teraz do moment dobrej gry Marty Leśniak. Być może po prostu już spompowała troszkę w tych pierwszych gemach Sekułę, dała mu się wymęczyć i teraz to ona przejmie kontrolę nad tym meczem. Sekuła, doświadczony gracz. Zdobywa kolejny punkt, kolejne zagranie kończące zawodnika z województwa świętokrzyskiego. Game pierwszy set dla Sekuły. Za chwileczkę do państwa wracamy, zostawcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeśli chcecie, to dołączcie do nas, do naszej ligi. Zapiszcie się na stronie www.polskaligatenisa.pl. Za tydzień gramy na kortach STK Sopot, sobota, niedziela, a za dwa tygodnie na nowo powstałem ośrodku w Giebutowie, zaraz pod Krakowem, 10 km od centrum miasta Kraków, korty Giebutów. Tam ostatni turniej eliminacyjny. Reklama na ciągi GT są naszym partnerem. Tego drugiego seta 0:30. Przy pierwszej było małe spięcie, ale Marta Leśniak stwierdziła. Chyba była dobra, ale niech ci będzie. I oddała punkt, ale teraz dobrze znalazła wolną przestrzeń na korcie. I 15:30. Po 30. Byliśmy świadkami piorunującego forehandu po krosie Michała Sekuły. Pięknie znowu forehand Michała. No piorunująco gra z forehandu w tym meczu. Dużo winnerów. Bardzo dobre kierunki. No i na prowadzeniu jest Michała Marta. Widać, że podmęczona już tymi trudami całego dnia. Więc ciężka robota przed nią.
bo przegrywa już mają w drugim secie, a Michał Sekuona, jeżeli serwuje na 100% jego serwisy, to piorunująco dobre. Ciąg dalszy świetnych zagrań Michała. Na razie jednostronny jest ten finał. Widać tą przewagę nad podmęczoną Martą, która już nie biega tak dobrze. Ładna urona teraz, ale Michał już przygotowany na ataki. Strasznie dobrze garaż niebieskie koszulce. No, przypomnijmy, że Michał miał bardzo długi odpoczynek przed tym finałem, a Marta Lesiak odpoczywała około pół godziny, więc też jest to pewna przewaga, ale niestety nie możemy z tym nic zrobić, ponieważ czas nieustannie płynie. Nie udaje się Marcie przełamać tych szyków obronnych Michała i widzimy, że wzdycha pod nosem też. I jest w ciężkim dołku teraz. Była mistrzyni Polski, a na pewno ten mecz przegrany jeszcze nie jest. Mocny kick serwis w drugim podaniu. Trafia Marta, no i teraz lepszy fragment właśnie jej gry i mamy złotą piłkę, proszę Państwa, a w niektórych secie to 1-0 dla Michała Sekuły. Ładny serwis. Forehand po prostu, no i książkowa akcja Michała. Serwis do zewnątrz, forehand do środka i teraz mamy wynik 2-0 dla gracza w niebieskiej koszulce. Ależ Michał cudownie gra z tego forehandu, no w tym finale bajeczna forma przyszła dla gracza z Nowej Słupi. Oj, teraz dobry serwis na ciało Marty. Szczęście po stronie lepszego, no i
Ciężko ogląda się, bo Marta jest naprawdę podmęczona, ale jeszcze musi siebie wykrzeszać troszeczkę siły w tej bicepsach. Na pewno jeszcze drzemie ogień, ale po prostu musi go odpalić. I nie działa w tym spotkaniu backhandu Marty. No widać, że też te biodra tak nie chodzą dobrze jak w poprzednich spotkaniach. Na pewno przez zmęczenie. Teraz slajsem operuje Michał i wyrzuca piłkę. No i mamy po raz kolejny, proszę Państwa, złotą piłkę. Więc na pewno te gemy są bardzo zacięte. Wynik nie pokazuje jakości tego spotkania. Mamy debiutancki game w drugim sezonie dla Marty Leśniak. Przegrywał już tylko 1-2, więc bardzo ważną piłkę teraz wygrała i jak najbardziej jeszcze jest w grze i może powalczyć, ale na pewno musi dużo lepiej returnować ten piekielnie mocny serwis Michała. Serwis na ciało, ale dobrze, że Marta dobrze go zreturnowała. Ładny forehand po linii, ale teraz musi dużo biegać. Jest, trafia. Niesamowity backhand w biegu. Cudowna praca nóg. I ten backhand po linii idealnie wyczyścił. Nawet widzę teraz ze swojego stanowiska ślad tego pięknego zagrania. Niewymuszony błąd Michała, który teraz będzie szukał pierwszego podania. Trafia.
teraz dropshot, ależ dobry, idealnie w tempo zagra Mihanoi. Zaskakuje różnorodnością zagrań i obronił pierwszy breakpoint i mamy po raz trzeci rzędu złotą piłkę, proszę Państwa. No i wygrywa tą złotą piłkę Michał Sekuła, niesamowity forehand. Po linii widać też, że ledwo zipie już Michał, który jest nieco cięższy od swojej rywalki, więc na pewno ma to znaczenie, jeżeli rozegrali oni już 3 mecze dzisiaj. I 3-1 mam w drugim secie. Gema od zwycięstwa jest Michał Sekuła, który niesamowicie gra w finale z forehandu. No jakby oglądał jakiś tutorial na YouTubie, jak grać forehandem w finale, i chyba ten poradnik do serca wziął Michał, bo gra tym forehandem jak Federer. No i teraz błąd, oczywiście nie można cały czas grać aż tak dobrze. Błędy oczywiście się zdarzają. Mamy po 15 w tym gemie i Marta na pewno jeszcze walczy. Podwójny błąd nie pomaga Marcie, która jest pod ogromną presją. Pięknie trafia tym backhandem, no możemy zobaczyć obrót bioder. Niesamowicie weszła po tą piłkę i zakręciła nadgarstkiem. Ładny serwis, ale minimalny out na długość, niestety. Do Marty. Dobre drugi na ciało. I błędy teraz w tym gemie. Od Michała oddaje te punkty za darmo Marcie. I out. Mamy gem, leśniak, więc utrzymuje się Marta. Jeszcze będzie musiał Michał wyserwować sobie to upragnione zwycięstwo Polskiej Ligi Tenisa, turnieju eliminacyjnego we Wrocławiu. A tymczasem na kortach całkowicie zaszło słońce. Lekki wiaterek chłodny powiewa. Chmury takie dosyć ponure, więc idealne warunki do gry w tenisa. I rozpoczynamy ten game numer 6 błędem niewymuszonym Michała z forehandu. Ale teraz za krótko, no nie można na tak dobrego zawodnika jak Michał grać takich krótkich piłek z pewnością. Mamy po 15. Jeszcze to troszkę roboty czeka gracza w niemieckiej koszulce. Dobry drugi serwis. Bardzo mocna rotacja. T
trafia w linię, Michał. Marta musi dużo biegać, no i niestety nie zawinęła dobrze tym nadgarstkiem. Nie pokryła tej piłki. I dwie piłki od zwycięstwa. Jest Michał Sekuła. Piękny ratunek po linii z backhandu. Wystawka teraz. I pewnie kończy to piłkę. Marta się mamy po 30 i nie koniec emocji, proszę Państwa. Teraz przed nami najważniejsze punkty w tym spotkaniu. Aż sam się podniosłem, bo emocje sięgają zenitu. I niestety, no błąd w takim momencie może być głośno do trumny dla Marty. Nie można na pewno mylić się w tak ważnych momentach jak po 30 w decydującym gemie. No i pamiętamy piłkę meczową dla gracza niebiesko ubranego. Bardzo mocny serwis, ale jeszcze lepszy return. Oj, proszę Państwa, jaki to był return. Niesamowicie trafiła Marta w sam narożnik ringu. I teraz na stronę równowagi serwuje Michał. Jest to piłka meczowa, ale jednocześnie break point. Oj, asem serwisowym kończy to spotkanie Michał Sekuła. A więc game set mecz Michał Sekuła. 4-1, 4-2. Niesamowicie dobrze serwował całym turnieju Michał, a więc rozpoczął on to spotkanie asem i zakończył asem, więc zwieńczył w pięknym stylu to zwycięstwo. A więc mamy zwycięzcę, proszę Państwa, turnieju eliminacyjnego Polskiej Ligi Tenisa we Wrocławiu. Michał Sekuła z Nowej Supi wygrał i jest on nowym zwycięzcą. Pierwszy raz brał udział w turnieju naszego cyklu i od razu wygrał. A więc gratulacje dla tego zawodnika. Gratulacje dla wszystkich Państwa, którzy nas oglądali przez ten weekend. Mam nadzieję, że podobały się mecze, organizacje oraz komentarz. Możecie dać znać pod naszą transmisją, jak Wam się podobał ogólnie turniej, czy możemy coś poprawić, co zrobić, co może zmienić w przyszłych edycjach. Dajcie znać koniecznie w komentarzach oraz prosimy o łapki, które na koniec. Tak więc oczywiście będą jeszcze pomysły wywiady, tak, które Państwa przeprowadzi Radosław Gerlach, dyrektor turnieju. No to Maksiu, mnie wkopałeś strasznie. Dobrze, ja mogę zrobić wywiady, ale ty pamiętaj, że zawsze jest taka tradycja, że pokażę w zakończonym turnieju. Wygłaszasz swój 7-minutowy monolog, więc musisz się przygotować teraz na niego, bo zrobiłeś to i w Rzeszowie, i w Warszawie. Tak, zrobiłeś też w Poznaniu, w Katowicach. No i czas na podsumowanie turnieju we Wrocławiu. A Maksymilian podsumowuje te turnieje niezwykle subiektywnie, opowiada o przyrodzie, więc będzie na pewno ciekawie. Najpierw jednak musimy ściągnąć zawodników, żeby nam nie szczotkowali kortu, tylko żeby przyszli od razu na wywiad, aby Państwo nie musieli czekać, a następnie Maksymilian wygłosi swój monolog. Także do usłyszenia, krótka chwila reklam i za chwileczkę wracamy. Zawodnicy uparli się, że chcą zrobić kort, pomimo że jest na gotowości plan kortowy, to ci zawodnicy jednak wolą sami to zrobić. Taka tradycja pomeczowa, więc brawa dla nich i już zaraz wywiady, więc zostańcie z nami koniecznie. Do usłyszenia.